19 listopada wspominamy błogosławioną Armidę Barelli. Armida urodziła się 1 grudnia 1882 roku w Mediolanie na północy Włoch. Pochodziła z wielodzietnej, zamożnej, burżuazyjnej i silnie zeświadczonej rodziny. Od 13 roku życia uczyła się w szkole prowadzonej przez siostry od Świętego Krzyża w szwajcarskim Menzingen. W tym środowisku doświadczyła łaski wiary i poznała duchowość franciszkańską. Cechowała ją duża inteligencja, przedsiębiorczość, błyskotliwość i uroda. Wielu mężczyzn starało się o jej rękę. Armida miała 27 lat, gdy spotkała się z Ritą Tonoli. Obie organizowały pomoc dla opuszczonych dzieci w mediolańskiej dzielnicy przestępców. Rok później spotkała franciszkanina, ojca Agostino Gemellego. Był jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Zachęcał ją do wstąpienia do trzeciego zakonu franciszkańskiego, do działalności apostolskiej i społecznej. Na prośbę papieża Benedykta XV z wielkim zaangażowaniem rozpowszechniała na terenie całych Włoch ruch żeńskiej młodzieży akcji katolickiej. Była krajową przewodniczącą tego ruchu przez 28 lat, aż do 1946 roku. Dzięki jej zaangażowaniu ponad 1 000 000 młodych kobiet przyłączyło się do akcji katolickiej. Odkrywały nowe możliwości zaangażowania w społeczeństwie i w kościele. W 1919 roku wraz z ojcem Gemellim powołała do życia pobożne Stowarzyszenie Świeckich Katoliczek, które przyjęło nazwę Instytut Świecki Misjonarek od Królewskości Jezusa Chrystusa. Równocześnie była odpowiedzialna za zbieranie funduszy na działalność Uniwersytetu Świętego Serca w Mediolanie, założonego przez ojca Gemellego i otwartego 7 grudnia 1921 roku. Natomiast rok wcześniej Armida poznała włoskiego biskupa pracującego w chińskiej diecezji Shanxi, Eugenio Grassiego, który na terenie swojej diecezji w Chinach utworzył m.in. przychodnię lekarską i zgromadzenie sióstr misjonarek franciszkanek od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzięki kontaktom w akcji katolickiej w latach 1922-25 Armida zgromadziła 1,5 miliona ówczesnych lirów na pomoc dla kościoła w Chinach, a ponadto organizowała modlitwy w ich intencji. Miała też bliski kontakt z tamtejszymi siostrami zakonnymi. W latach 1947-48 obok urzędu wiceprzewodniczącej ogólnokrajowej włoskiej akcji katolickiej Armida kierowała biurem propagandy Partii Demokracji Chrześcijańskiej w trudnym okresie kampanii wyborczej. Jeździła po całym kraju, zachęcając do masowego udziału w wyborach i do głosowania na chrześcijańskie programy polityczne. W wielkim stopniu przyczyniła się do przyznania w 1948 roku kobietom włoskim praw wyborczych. Niestety jej ofiarną służbę kościołowi najpierw utrudniła, a potem uniemożliwiła postępująca choroba. Gdy doświadczała tego, że jej siły gasną, skoncentrowała się na współpracy z kliniką ojca Gemellego, czyli Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Katolickiego w Rzymie. Armida Barelli zmarła 15 sierpnia 1952 roku w uroczystość Wniebowzięcia Maryi Panny w wieku niespełna 70 lat. Została beatyfikowana 20 kwietnia 2022 roku. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Armida odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieśli swój krzyż wytrwale i zawsze Cię miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.